Witajcie kochani, nie poddając się kwarantannowej nudzie, kręcimy dzisiaj dla Was specjalny odcinek, ponieważ i bohaterem tego spotkania będzie osoba wyjątkowa. Osoba łamiąca wszelkie zasady i taka, od której w sztuce już nic później nie było takie samo. Jest rok 1881 i w Hiszpanii na świat przychodzi młody Pablo Picasso. Kiedy osiągnie wiek 12 lat, będzie malował tak doskonale, że jego tata, który jest nauczycielem rysunku na jednej z hiszpańskich uczelni, postanowi zaprzestać tworzenia. Z nami chyba będzie tak samo, co? Ponieważ młody Picasso już wtedy przerasta go z warsztatem, kunsztem i umiejętnościami tworzenia. Jest naprawdę wybitnym realistą i jego prace są doskonałe. Nic dziwnego, że szybko się nudzi i postanawia zapoczątkować totalną rewolucję. My dzisiaj skupimy się na tym ciekawym okresie jego życia, kiedy wprowadził do sztuki kolaż, kiedy wprowadził do sztuki kompletnie inne postrzeganie postaci, kiedy to postawił sobie za główny cel odkrycie istoty, rzeczy i ludzi, przedstawienie ich takimi, jakimi są. Pewnego dnia 1907 roku Picasso budzi się, ubiera prawdopodobnie pasiastą koszulkę, biało-czarne paski, ponieważ już wtedy mieszka w Paryżu i maluje przełomowy obraz. Obraz, który zostanie zatytułowany Panny z Awinionu, a przedstawia pięć kanciastych, geometrycznych postaci. Nawet sam Picasso jest mocno zdezorientowany i zaskoczony efektem, jaki osiągnął na płótnie. Tym bardziej wszyscy jego znajomi, których zaprasza, by obejrzeli dzieło. Część z nich jest zniesmaczona, część kompletnie nie rozumie, nie wie, o co tutaj chodzi i po co w ogóle ta praca powstała. Nawet sam Picasso nie do końca wie, co z tą pracą dalej zrobić, dlatego odstawia ją pod ścianę i postanawia poeksperymentować w swoim nowym, właśnie zaczynającym się tlić stylu. W ten sposób powstaje kubizm. I dzisiaj mamy dla Was propozycję zabawy, która skupia się właśnie na tym modelu postrzegania rzeczywistości. Stworzymy portret. Picasso portretów stworzył około kilkaset, dlatego też i my wybraliśmy go jako główny temat naszego spotkania. Ale będzie to portret specyficzny, geometryczny, bardzo uproszczony, syntetyczny. Powstanie techniką kolażu, ponieważ była to technika, którą Georges Braque wraz z Picasso odkryli i wprowadzili do sztuki. Przygotowaliśmy sobie tutaj kilka elementów. Mamy bardzo syntetyczne twarze, mamy oczy, usta, nosy i na zasadzie losowego wyboru poszczególnych elementów ciała zobaczymy, co nam tutaj wyjdzie. Nati, czy chcesz kostką wybrać sobie twarz, na jakiej będziesz ciała? Super, to bardzo. Trzy. Dobra, licz. Jeden. Dwa. Opa. Jaki chcesz kolor kartki? Niebieski. Tak jak chcesz. Proszę bardzo. Ja mam taki. Księżycowy. Księżycowy, no rzeczywiście. Oto ta. Księżycowa twarz Natka. W takim razie ja szybciutko wylosuję twarz na się. Ojejku, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mam bardzo, bardzo podobną. Tylko, że nie taką okrąglastą. Tylko, że nie taką okrąglastą, dokładnie. Te fajne. Fajne są, dokładnie. Dobra, to teraz dorysujemy drugą część naszej twarzy. Co ty na to? Wybierz sobie jakiś kolor kredki. Ja sobie wezmę. A możemy farbami, tak? Tak, farbami będziemy kolorować. Dobra.
Ja w międzyczasie przykleję sobie już wybrany, losowo wyciągnięty element do mojej zielonej kartki. Ha. Pięknie! I doklejasz. Hej. Ach, trzeba było rysować tą drugą część twarzy, tej, której nie masz. To nic, tutaj sobie to doklejesz, a tu dorysuj resztę twarzy. Mhm. Tu masz profil, a tutaj będziesz miał amfas, czyli twarz z przodu. O to właśnie chodziło. W ten sposób uzyskaliśmy model naszej twarzy. Mamy tutaj kilka punktów widzenia, ale na jednej płaszczyźnie. Mamy profil, mamy też twarz amfas, czyli patrzymy z przodu. Teraz wylosujemy do niej resztę części twarzy. Proszę. Teraz oczy. Mogą być oczy. Mhm. Trzy. Trzecie oko z kolei. Kukulka. Chodź, liczmy. Jeden. Dwa. Trzy. Brawo. I jeszcze raz rzuć, żeby wylosować drugie oko. Dwa. No powiem Ci, że do siebie pasują. Dwa trójkąty. A to jest do ogólnie? Możesz je przykleić tak, jak czujesz. Tak. Super. Tak, o. Sześć, orety, ja to się naliczę. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Mocno. Cztery. Jeden, dwa, trzy, cztery. O, podobają mi się. Ale trochę dziwne. Trochę tak, doklejamy. Ty doklejaj, ja w międzyczasie wytnę moją twarz, a później przykleję. I pierwsze oko i tak tu. Właśnie o to chodzi, żebyś przykleił je tam, gdzie czujesz. Ponieważ może być tu, dokładnie. Ponieważ w sumie intuicyjnie całkiem nieźle wybrnąłeś z sytuacji. Przykleiłeś oko, które jest profilem na twarz, której część również widać z profilu. Picasso oczywiście mieszał i kombinował i ukazywał różne punkty widzenia na różnych płaszczyznach. Ja już losuję sobie. Świetnie. A na tej części możesz na przykład dorysować oko własnoręcznie. Teraz? Mhm. No dobrze. Proszę, może być niebieskie. Będzie miał trzy oczy. Tak, może być. Teraz robię poluba. No dobra, a ja już losuję sobie usta. Jeden. Aga. Dwa, świetnie. Trzy, cztery, pięć, orety. Pięć. Całkiem ciekawa twarz mi wychodzi. Myślę, że jest to twarz kobieca. No. A moja na razie jeszcze wygląda jak ufolutkowa chłopieca. Zobaczcie, póki co moja twarz wygląda w ten sposób. Raz, dwa. A wiesz co, to był ścinek. Jeszcze raz sobie wylosuj. Pięć. Mhm. Raz, dwa, trzy. Żeby nasze prace były ciekawe, przygotowaliśmy również różne geometryczne kształty, takie jak trójkąty, prostokąty, koła, z których zrobimy fryzury, może jakieś dodatkowe części uszy, bądź też kolczyki. To, co nam zaraz wyobraźnia podsumuje. Ja to trochę przerobiłam. Przerobiłeś usta, super, no. Dobra. No uśmiechnięte. No i świetnie, no pewnie, że tak. A ja już sobie losuję piąty nosek z kolei. Jeden, dwa, trzy, cztery, piąty nos. No. Piąty? W sensie numerek był piąty. A, piąty. Mhm. To tu są nosy? Tak, tu są usta, tu są nosy. Dwa. Raz. Przykleję go w kompletnie innym kierunku. By osiągnąć, super, ten sposób widzenia,
Początkowo kubiści przestawiali swoją sztalugę co kilka centymetrów dalej i malowali na tym samym płótnie, na tym samym obrazie kilka ujęć z przesunięciem. Tak, ja oczywiście też w inną stronę. Super. Ponieważ szybko zorientowali się, że jeśli będą postępowali w ten sposób dalej i dalej, w pewnym momencie całkowicie główny zarys postaci zaniknie kompletnie. Stąd też zrodził się w ich głowach pomysł z kolażem, by zachować tak jakby główne cechy, główny charakter przedmiotu bądź też postaci. Kubistom zależało na tym, by przedstawić postać ludzką bądź też rzeczy nie tylko jako zewnętrzne wizerunki, ale przeniknąć je do głębi i przypuśćmy, malując skrzypce, Picasso malował dookoła strun farbę, nakładał farbę takimi okrążnymi ruchami, żeby niemalże było widać ruch muzyki, ruch dźwięku wydobywający się ze strun skrzypiec. Okej, Nati, to co teraz? Mamy nosy, mamy usta, mamy oczy, może jakieś specjalne dodatki? Dobrze. To tak, rzucaj kostką i możesz sobie wybierać grupy tych tutaj naszych elementów. Gdzie kostka? Dobra, tu. No. Raz. Dwa. I trzy. Super. A ja myślę, że już może teraz pozwolisz, że będę sobie po prostu tutaj wybierała bez losowania. Co ty na to? No. Mogę tak, żeby dzisiaj twoje urodziny. Klejki sobie. Dzięki. Tak, dokładnie. Tutaj. A tu są włosy. A tu są włosy. Możesz je też nakleić u siebie. No ale to też są włosy. To dobra. Ale nie musisz oczywiście. Możesz sobie. Ja sobie tutaj zrobię taką fantazyjną postać. Trochę mi się zaczyna przypominać Indianina. A mi ufolutka. A tobie ufolutka, no i pięknie. Ale moja. A, super. Ta. Świetnie, świetnie. Teraz już kombinuj, już możesz niekoniecznie losować, tylko po prostu wybieraj sobie, co ci pasuje, żeby stworzyć już pracę według własnej fantazji. Komiksy dla dzieciaków. Dokładnie tak. Oczywiście możesz chwycić za pędzle farby i kredki i zacząć dorysowywać, domalowywać swoje własne tutaj elementy. Właśnie to chciałbym zrobić. O, tutaj nie zapominaj o tych naszych ciekawych kółeczkach. Ja na przykład zrobię jeszcze taki rumiany, zielony policzek. Rumiany? Rumiany. Rumiany? Rumiany. Rumiany? Pięknie. Jak pięknie tułki, tak. Oprócz tego, że Picasso był jednym z najwybitniejszych twórców XX wieku, jego prace dzisiaj osiągają zawrotne ceny kilkudziesięciu milionów dolarów, był również bardzo inteligentnym człowiekiem, którego wiele, wiele cytatów po dziś dzień jest często w użyciu. To on powiedział, że nieważne, czy artysta wie, jak będzie wyglądała jego praca, najważniejsze, żeby wiedział, czego na tej pracy nie chce mieć. O, ale widać, że to nie wiesz. Pięknie. Również jeśli nie potrafię czegoś zrobić, robię to po to, by się tego nauczyć. To również
słowa naszego Pablo Picasso. Ja myślę, że moja twarz jest już gotowa. A moja jeszcze nie. Zastanawiam się, czy nakleić ją na dodatkowe tło. Może? Może ją nakleimy? Może, ale nikt nie wie. Nakleimy. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Możecie oczywiście również zrobić z waszych twarzy rzeźby. Zaraz szybko zademonstruję wam, co mam na myśli. Zobaczcie, mój portret a la Pablo Picasso uważam za gotowy. Ale teraz szybko zademonstruję wam kolejny sposób artystycznego działania. Nati, korzystaj z tego kleju, bo tamten jest rzeczywiście chyba już wysuszony dosyć mocno. Użyję tutaj tego, tej części wyciętej twarzy. Ona pięknie do niej podoklejam wybrane losowo elementy. Mhm. Pięknie. No właśnie, będziesz jeszcze coś dodawał? Jeszcze kolejnego ludka. Jeszcze kolejnego ludka chcesz zrobić portret? To może dam ci ten i zrobimy wspólną rzeźbę z tych naszych twarzy. Zobaczcie, tutaj twarz Natka. Popatrzcie, jak całkowicie różne dwie prace nam powstały. Okej, Nati, to już teraz możesz sobie, proszę, wybieraj sobie części ciała, doklejaj i działajmy szybciutko. I mam głowę. Dobra. Tylko luda. Dobra, świetny pomysł. Tylko luda, gula, gul. No, 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 no! Pięknie. To jest ufoludek teraz jedno. Oczywiście możecie do swoich kolaży dorysowywać elementy, kolorować fragmenty, dodawać różne barwne plamy. Ej, wszystko, co wam mi w duszy gra. Słucham? Zabrała mi. No, na pewno znajdziesz tutaj jeszcze jakiś podobny element. Pięknie. Co myślisz o tych twarzach? Są cudowne. Są cudowne? A nie są trochę dziwaczne? Są! I dlatego są cudowne? No! To dwa włoski. A gdzie? Tak. Dzisiaj ustaliliśmy tekstotą, że tylko dwa dni będę ćwiczył logopedyczne litery. Dobry pomysł. Tylko dwa dni, czyli jutro ćwiczę, pojutrze nie, bo pojutrze ćwiczę. To trzecie fajne. Świetne, świetne. A teraz. Zrobiłam jedną twarz taką dosyć mocno monochromatyczną. Co to znaczy? A drugą z kolorem. Monochromatyczną, czyli taką, w której użyłam tylko bieli i czerni. Nie ma tutaj żadnego koloru, zobacz. Jest tylko taka bardzo graficzne zderzenie ze sobą dwóch... Kolorów. Tak, dwóch kolorów. Niektórzy uważają, że czarny i biel nie są kolorami, więc... No, trochę tylko. Trochę tylko? Jak myślisz?
Tylko trochę. Był taki rosyjski malarz, nazywał się Kandyński i on napisał cały traktat o kolorach. Całą książkę na temat tego, czy kolory, czy biel i czerni są kolorami, czy też kolorami nie są. Zobaczcie, a teraz zademonstruję Wam, jak w łatwy sposób te dwie twarze możecie przeobrazić w rzeźbę. Nacinam jedną z jednej strony. Następnie powiedzmy, że gdzieś tutaj. Wyjdzie mi kolejne przecięcie i w ten sposób łączę dwie płaszczyzny ze sobą. Może w tym kierunku, tworząc sobie taką oto właśnie rzeźbę a la Pablo Picasso. Oczywiście dwie tylne strony również przydałoby się barwnie zagospodarować. Przez to Wasza rzeźba będzie dużo, dużo ciekawsza, interesująca. Może tym razem już coś tutaj domalujemy. Albo naklejmy, użyjemy dużo kolorów. Pięknie! Ale jest kolorowy koniec. Robię coś. Zobaczcie, jaka kolorowa praca powstaje u Natka. To jest fajne. Świetnie! Ha! Dobrze to się robi. Pewnie. Zachęcamy Was do eksperymentowania zarówno z kolorem, jak i z kształtami geometrycznymi. Możecie sobie takie zadanie wyznaczyć, że albo robicie pracę okrojoną z barw, ale zawierającą dużo elementów graficznych, geometrycznych, bądź też całkowicie odwrotnie, skupić się tylko na barwie. Och, jaka świetna twarz na tym. Rzeczywiście trochę ufolutkowa. Moja druga twarz powoli jest gotowa. O Boże, jak się wyciska. Myślę, że wygodniej Ci będzie to odklejesz. Odklejęty. No był zamknięty. To się nie dziwi. No właśnie. Nie ma co się... Jest u mnie gorka klawiatura. Tutaj. Nie. A, całkowicie jeszcze jest zamknięty. No, ale ty, ale to się nadaje. To jest od takiego samego kraju. Zachęcamy Was do eksperymentowania, szukania. Wytrzyj, bo mi się będą... No to już pobędzie Ci się wylewał, jak będziesz tak czwałdę. Bo mi się chleją ten. Ta-da! Pokaż wszystkim do kamery Twój efekt końcowy. Przepiękna twarz Natka. Zobaczcie, a ja zrobiłam dwa oblicza jednej rzeźby. Ta część jest kompletnie monochromatyczna, natomiast druga strona, tu mamy ferię barw i wiele efektów kolorystycznych. I zachęcamy... wiele efektów specjalnych. Dokładnie. Zachęcamy Was do spędzenia miłego, barwnego popołudnia, pełnego inspiracji, zaczerpniętych od Pabla Picassa.